przechadzając się po jakichś ruinach czy coś, zapraszam Was na kolejną część pytań i odpowiedzi. Zastanawiam się, czy miejsce, do którego zaszłam, jest legalne i czy mogę jakoś tu przejść. W sumie nie wiem, za mną jest coś na kształt fabryki, co wydaje dziwne dźwięki. No dobra, spróbujmy. Jesteśmy nad morzem. A co tu się dzieje? Podejdźmy bliżej. Jaka jest aktualnie pogoda na Malcie? Tak więc codziennie mamy jakieś 16-17 stopni. No pogoda jest bardzo ładna, taka wiecie, wiosna przyszła. Czasami pada, czasami są chmury. No nie jest idealnie, ale no na pewno nie ma co narzekać. Jeżeli ktoś akurat teraz pod koniec stycznia, bo właśnie teraz to nagrywam, wziął sobie urlop i przyleciał tutaj, to myślę, że dobrze trafił. Ja chodzę sobie w takim, wiecie, cienkim swetrze. Teraz mam ten szalik na sobie, ale stanowczo mogłabym go nie mieć, gdyż no jest ciepło. Tylko nie chce mi się go trzymać, a stoję w takim średnio czystym otoczeniu, więc trudno. Ale jak nagrywałam tę... No wiecie, że podjęłam próbę nagrywania tydzień temu, no to tam bardziej wiało, było zimniej, pamiętam, że miałam płaszcz, więc to już zależy od dnia. Czemu nie zrobiłaś prawa jazdy na Malcie, tylko w Polsce? Myślę, że z wielu powodów. Myślałam nad tym, czy robić to na Malcie, czy w Polsce. No i tak, po pierwsze, nie za bardzo podoba mi się jakość usług na Malcie. I bałam się, że oni, wiecie, podejdą do tego troszeczkę tak olewacko, mam wrażenie. W Polsce instruktorzy dużo, dużo bardziej się przykładają. Po drugie, to jak jeżdżą Maltańczycy, to będzie niezły orzech do zgryzienia, że tak powiem, bo oni potrafią jeździć jak nienormalni. Ja, wiecie, chciałam się nauczyć po prostu jeździć tak bezpiecznie, a nie, że oni sobie zajeżdżają drogę, oni są mistrzem w wymuszaniu pierwszeństwa. No, średnio mi się to podoba i jeszcze nie wiem, jak będę się tu poruszać, ale do odważnych świat należy, szkoda tylko, że nie jestem odważna. Kolejnym argumentem było to, że wiedziałam, że będę listopad, grudzień spędzać w Polsce i że spróbuję zdążyć zrobić ten kurs. Zdążyłam. Więc fajnie. A poza tym myślałam też o języku i tak jak mogę się dogadać po angielsku w jakichś takich normalnych, życiowych sprawach, to jak miałabym się uczyć, jak jest jakaś świeca żarowa, czy jakieś inne części silnika po angielsku, to no nie, wystarczył mi już, wiecie, stres związany i tak z tym wszystkim. Tak więc stwierdziłam, że właściwie dużo argumentów jest za tym, żebym robiła to w Polsce. Poza tym robiłam kurs razem z moim bratem. Kolejny argument. No i Malta przegrała. I wcale tego nie żałuję. Kolejne pytanie od Marcina, innego Marcina. Hej Mac, mam pytanie, czy nie mając jakiejś konkretnej specjalizacji, można znaleźć pracę na Malcie? Czy są tam jakieś fabryki, plantacje lub jakieś prace dla miasta, nawet zamiatanie ulic? Pozdrówki z Polski. Również pozdrawiam z Malty. Tak więc plantacje nie przesadzałabym, tak. Czasami ktoś sobie coś hoduje, ale nie nazwałabym tego, wiecie, wow, że tam jest tyle rzeczy do roboty, że potrzeba wiele ludzi zatrudnić. Nie. Jeżeli chodzi o fabryki, też ich nie ma za dużo i choć stoję koło jakiejś jednej, ja przynajmniej wygląda to w miarę na fabrykę, a na dobrą sprawę nie wiem, co to jest, ale wydaje dziwne dźwięki. No to jednak przyjeżdżając na Maltę bez jakiejś specjalizacji, bardziej jednak spróbowałabym może czegoś w turystyce. Tak. No i wiecie co, bo też dostaję często pytania związane, a czy na Malcie dostanę pracę jako na przykład stolarz, jako nauczycielka, jako
i tutaj padają najróżniejsze zawody. Podlinkuję Wam stronę Malta Park i tam zarówno są ogłoszenia dotyczące, coś ala taki OLX nasz, ogłoszenia dotyczące mieszkań, ogłoszenia dotyczące pracy albo innych jakichś ruchomości na sprzedaż, więc może tam popatrzcie, bo jakbym wiedziała, czy można znaleźć pracę w każdym możliwym zawodzie i najlepiej jeszcze wiedziała, ile tam się średnio zarabia, to bym była jakimś omnibusem, więc nie jestem, stanowczo nie. A tutaj możecie zobaczyć, że zimą, taką wiecie, maltańską zimą, no ale niech będzie to zima, Malta jest dużo bardziej zielona. Tam mamy dalej budynki, jak widzicie trochę chmur, tutaj jakieś brzydkie chmury. Mamy dzisiaj 17 stopni, więc nie ma co narzekać. Tak, a tutaj są takie skały i to jest w ogóle dziwne, ale niektórzy uważają, że to sprawka reptilianów. Nie wnikam. Tam są hotele. Wiele osób uważa, że Pembroke jest to dobra baza wypadowa, no bo jest blisko St. Julian's, Slimy, no i właściwie można wszędzie dojechać. Tam jest też, są korty tenisowe, boisko, taki większy plac zabaw dla dzieci. Tam już z tyłu mnie słońce całkiem mocno świeci, schowałam się w cieniu, w jakichś ruinach, no ale dobra. Kolejne pytanie, ile masz wzrostu? Łatwe pytanie, mam 1,73 m. Lecę w kwietniu sama na wyspę, czy powinnam mieć obawy? Czy na Malcie kobiety czują się bezpiecznie, czy bardziej przypomina to kraje, o których słyszymy w tym temacie dużo złego, jak na przykład Niemcy czy Francja? Aha, i te pytania są od Alicji i jeżeli chodzi o takie moje i tylko moje zdanie, ja tutaj się czuję bezpiecznie i nie mam problemu, żeby gdzieś wieczorem wyjść, na przykład mogę pobiegać o 22 i nie mam zawału, że coś tu się zaraz przydarzy, więc chyba nie jest źle. Też nie spotkałam się wśród żadnych kobiet, z którymi rozmawiałam, które tutaj przyleciały na krótko bądź tu mieszkają, żeby jakoś się czegoś obawiały, ale tutaj teraz będę patrzyła w telefon. Stworzono ranking oparty na odsetku populacji kobiet w każdym kraju, który padł ofiarą poważnych przestępstw w ciągu ostatniego roku. Wiecie, gwałty i niegwałty. I co ciekawe, Malta znalazła się na drugim miejscu, a Polska w ogóle na szóstym. To też jest bardzo, bardzo wysoko. Na pierwszym miejscu Australia, jakby kogoś interesowało, ale skupmy się na tym, że Malta zajęła drugie miejsce i myślę, że to ma, to widać po prostu tutaj, jak się żyje. Nigdy nie czułam się jakaś napastowana czy coś takiego, więc myślę, że to będzie odpowiedź na to pytanie. Właśnie zamknęłam pytanie. Czy są jakieś niebezpieczne meduzy, rekiny i inne wodne tałataństwo? Bardzo podoba mi się to słowo, bardzo. Tak więc rekinów nie ma. Mieszkając tutaj raz spotkałam się w ogóle z informacją, że niedaleko Malty, wydaje mi się, że między Maltą a Sycylią pływał jakiś rekin i to było wielkie wydarzenie, chociaż on był dosyć daleko. Jeżeli chodzi o meduzy, tak, jest to, no dobra, nazwę to problemem, bo tych meduz jest dosyć dużo i nawet są takie tabliczki w miejscu różnych kąpielisk, na plażach, opisujące różne rodzaje meduz i jakieś takie podstawowe informacje z nimi związane. No są, nawet jak mój tata tutaj kiedyś przyleciał, to na komino, wiecie, w wodzie, gdzie było bardzo dużo ludzi i tam się wszystko ruszało, to i tak było dużo, dużo meduz i jedna go poparzyła, tak. Ale ratownicy są na to przygotowani i często się ludzie do nich zgłaszają właśnie z tym problemem, więc no ale odpowiadając na takie, na to pytanie, to tak, meduzy są. Jeżeli chodzi o inne tałataństwo, to raczej nie. A, jak gdzie mnie widzicie, to weźcie, dajcie mi znać, wiecie, tak od razu, bo potem jestem dosyć przerażona, jak wracam do domu i widzę wiadomość: o, widziałem cię tam i tam.
bo zaczynam się zastanawiać, Boże, czy miałam makijaż? Czy w ogóle, czy ja się czesałam tego dnia? O Boże, byłam w dresie. Byłam w dresie. I wiecie, trochę mi głupio. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dajcie mi znać w komentarzach. Na pewno na nie odpowiem. Prędzej czy później. Postaram się prędzej. A teraz dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli lubicie filmy tego typu, to poproszę o łapkę w górę. Pa, pa!